Wiele lat temu w posiadłości orwików doszło do makabrycznej zbrodni. Śledczy w tamtym czasie byli zupełnie bezradni, bo do dziś nie wiadomo kto, gdzie i czym zabił. Lecz sprawiedliwość dosięgnie każdego. Oto w sam Samhain zbierają się parapsychiczni badacze, którzy chcą skontaktować się z duchem zmarłego i poznać całą prawdę o jego śmierci. Ale czy w ogóle warto odkopać tak starą sprawę? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was grę planszową pod tytułem Mysterium wraz z dodatkami. Zapraszam. Mysterium to kooperacyjna gra od dwóch do aż siedmiu graczy, w której naszym zadaniem będzie odkrycie kto zabił... Gdzie i czym? Przygotowanie gry zaczynamy od rozłożenia wylosowanych kart postaci, miejsc i przedmiotów. Ich ilość zależy od liczby badaczy oraz wybranego poziomu trudności. Następnie gracze dzielą się na badaczy i jednego ducha. Badacze wybierają następnie swój kolor, a z nim pionek, kopertę badacza i odpowiednią ilość żetonów jasnowidzenia. Natomiast zjawa ma za zadanie poszukać w swoich kartach tych samych postaci, miejsc i przedmiotów, jakie leżą na stole. Ułatwiają jej to liczby, z Znajdujące się na rewersach kart badaczy i ducha. Gdy znajdzie potrzebne karty, wybiera lub losuje każdemu badaczowi zestaw, układając karty na specjalnym ekranie. Musi jeszcze potasować karty wizji i położyć je w wygodnym dla siebie miejscu. Przed rozpoczęciem śledztwa należy jeszcze ustawić kilka elementów. Zegar z ustawioną wskazówką na pierwszą, tor jasnowidzenia z odpowiednimi znacznikami oraz klepsydrę, tak by była ona pod ręką ducha i widoczna dla wszystkich. Duch za swoją ściankę zabiera jeszcze żetony ducha. Które reprezentują graczy, żetony kruków i sprawców. Wszystko gotowe. Można zaczynać rozgrywkę. Duch ciągnie 7 kart wizji i od tego momentu musi zamilknąć na wieki, ewentualnie do końca rozgrywki. Właśnie rozpoczyna się pierwsza z dwóch faz gry. Zadanie ducha jest w teorii proste. Przy pomocy kart wizji, które zawierają bardzo różnorodne ilustracje, musi naprowadzić badaczy na postacie, miejsca i przedmioty z ich zestawów. I to jest bardzo ważne, mimo że jest to Gra kooperacyjna, to każdy gracz ma przypisany własny zestaw, który musi odkryć. Działa to w ten sposób, że Duch wybiera co najmniej jedną kartę wizji i daje ją wybranemu badaczowi. Może dać dwie, trzy, to bez znaczenia. Ważne tylko, by jakkolwiek naprowadzały go na konkretny cel. Duch musi mieć zawsze 7 kart na ręce, więc za każdym razem, jak wysyła na badacza wizję, musi pociągnąć taką liczbę kart, by wrócić do ich pierwotnej ilości. Kiedy już wszyscy badacze otrzymają swoje wizje, Wtedy odwracamy klepsydrę i czas leci. Zanim cały piasek znajdzie się na dole, gracze muszą wybrać kartę. Mogą swobodnie dyskutować na temat ich kart wizji i wspólnie ustalać na kogo lub na co one wskazują. Ten, kto zgadł, bierze swoją kartę i wkłada ją do koperty, następnie przesuwa pionek na postoj przed kolejnymi celami. Oddaje również karty wizji duchowi, a ten, kto się pomylił, zostaje i musi wciąż zgadywać konkretny cel. Temu akurat karty wizji zostają wciąż w ręce. W tym momencie ten, Mija jedna godzina na zegarze. Co ważne, dyskusja może rozpocząć się już w momencie kiedy pierwszy badacz otrzyma swoje karty Wizji, może nawet przed odwróceniem klepsydry dokonać wyboru i to tyczy się każdego, kto dostanie karty. Czas staje się ograniczony dopiero w momencie kiedy ostatni badacz otrzyma swoje karty. No i druga ważna rzecz: zgadywanie odbywa się w konkretnej kolejności. Gracze najpierw odkrywają swoje przepisane postacie. Jednym może się to udać, drugim nie. Ci, którzy, Zgadli idą dalej i będą dostawać wizję dotyczącą miejsc. Natomiast pozostali dalej odgadują postać. Duch musi uważnie śledzić na jakim etapie śledztwa są badacze. Może się nawet zdarzyć, że jedni będą już odnajdywać przedmiot, a inni zostaną z nieodkrytymi postaciami. A dodatkowo, jeśli nic sensownego nie widzimy w naszych kartach, możemy na ekranie zamieścić kruka. Informuje to wszystkich, że wyrzucamy wszystkie karty z ręki i dobieramy nowe. Tyle ile mamy kruków, zależy od wybranego poziomu trudności. Natomiast badacze mogą w ciągu gry nie tylko dyskutować na temat wyborów innych graczy, ale też mogą się z nimi zgadzać lub nie. Służą do tego rzetony jasnowidzenia. Kiedy jeden z badaczy dokona swojej decyzji, to kładąc, że wskazujący jego pionek, możemy poinformować wszystkich czy się z nim zgadzamy. Co nam to daje? Jeśli nasza była racja, to ruszamy się o jeden punkt na torze jasnowidzenia, który będzie ważny podczas drugiej fazy. Jednak niezależnie od tego czy mieliśmy rację z przyczyciami innego gracza, czy nie, że ton tymczasowo nam przypada. Wszystkie użyte żetony wracają do nas pod koniec czwartej rano. A co z graczami, którzy już odkryli cały swój zestaw? Ruszają się oni na to, że jasno o tyle pól, ile zostało godzin do końca. Mogą oni wciąż dyskutować na temat kart innych badaczy oraz zgadzać się z nimi bądź nie, ale sami już nic nie odkrywają. Faza pierwsza może zakończyć się na dwa sposoby. Pierwsza to porażka graczy, kiedy co najmniej jeden z badaczy nie odkryje swojego zestawu podczas siódmej Ostatniej godziny. Gra się skończy, a zagadka pozostanie wciąż nierozwiązana. Drugi scenariusz, bardziej pozytywny, to kiedy wszyscy gracze odkryją swoje zestawy. Wtedy przechodzimy do fazy drugiej. Badacze wyjmują ze swoich kopert zestawy i kładą je w widocznym dla wszystkich miejscu. Duch daje im też żetony duchów, które kładą obok swoich zestawów, przepisując im numery. Zjawa wybiera bądź losuje, który zestaw posiada faktycznego sprawcę, miejsce i narzędzie zbrodni. Następnie bierze odpowiedni. Żetą sprawcy, kładąc go pytajnikiem do góry. Upiorowi pozostaje już tylko jedno: zesłać ostateczną, wspólną wizję. Ze swoich kart wizji wybiera trzy. Jedna ma nakierować na przedmiot, jedna na miejsce i jedna na postać. Następnie tasuje je i kładzie zakryte przed badaczami. Nie wiedzą oni, która oznacza co. Teraz wszystko jest w rękach pozostałych graczy, ale uwaga, mają tylko jedną szansę. Niezależnie od godziny, dodatkowo nie mogą oni już się ze sobą komunikować, a wspólna wizja nie dla wszystkich jest pełna od tego w jakim miejscu znajdują się na to, że jasnowidzenia, zależy ile kart zobaczą i w jakiej kolejności głosują. Zaczynają ci, którzy najmniej poruszali się po to, że jasnowidzenia. Najpierw odkrywałem pierwszą kartę. W ciszy nad nią się zastanawiają i oddają głos. Żetony jasnowidzenia po drugiej stronie mają liczbę. Kiedy badacz podejmie decyzję, wkłada do swojej koperty odpowiednią liczbę i przekazuje ją osobie z najwyższym wynikiem na to, że jasnowidzenia. Następnie są osoby, które znajdują się w takim miejscu na torze, by odkryć drugą kartę. Reszta się nie zmienia, wrzucają liczbę i przekazują dalej. Ostatni badacze z wysokim wynikiem odkrywają trzecią kartę i głosują. Kiedy wszyscy oddali głos, podlicza je badacz, znajdując się najdalej na torze. W tym momencie duch odkrywa rzetą sprawcy. Jeśli najwięcej głosów wskazał tą samą liczbę, zagadka zostaje rozwiązana i wygraliście. Jeśli nie szansa na odkrycie tajemnicy przepadła i przegraliście. Tak właśnie wygląda gra w Mysterium. Rozgrywka jest szybka i bardzo angażująca. Wymyślanie sensu w kartach wizji tworzy zabawne sytuacje i czasami jesteśmy w szoku, jak ktoś szybko odczyta nasze rozumowanie. Lub odwrotnie, jak ktoś totalnie nie ogarnie, o co nam chodzi. Czasami bywa to frustrujące i aż chcemy dać jakiś sygnał, na przykład rzucając czymś, jak prawdziwy poltergeist. Jakość kart, ich ilustracje oraz wszelkie komponenty to wysoka jakość. Przyjemnie się tym gra oraz prezentuje się to świetnie. Zwłaszcza, że też ma to pewną spójność, bo postacie są wykonane w taki sposób, że totalnie nie wzbudzają w nas pozytywnych emocji i każdy wygląda na winnego. Ale nie tylko wykonanie zasługuje na pochwałę, ale też insert. Jest po prostu cudowny. Na wszystko jest odpowiednie miejsce, nic w trakcie podróży nie wypada, a jak przygotowujemy grę, to wiemy skąd wyjąć potrzebne rzeczy. Każda planszówka powinna się. Uczyć pod tym względem od mysterium. Zanim przejdziemy do minusów, słów kilka o dodatkach: ukryte znaki i sekrety i kłamstwa. Są to dodatki, wprowadzające większą ilość kart z każdej kategorii. Nie odbiegają swoim wykonaniu od kart z podstawki, natomiast nie dodają żadnej nowej mechaniki. Jedynie w dodatku, sekrety i kłamstwa możemy zamienić karty przedmiotów na karty historii. Moim zdaniem, warto się w nie zaopatrzyć, jeśli mysterium was wciągnie. Bo wiadomo, im więcej kart, tym lepiej. Pora przejść do minusów. Przede wszystkim Mysterium nie zachęca do dłuższych posiedzeń. Wystarczą dwie, lub trzy rozgrywki, by gracze stwierdzili, że chcą czegoś innego. No i przede wszystkim gra potrafi frustrować badaczy, ale przede wszystkim ducha. Badacze muszą zastanawiać się, co autor miał na myśli, a często ich interpretacje, mimo że w ich głowie sensowne, totalnie odbiegają od tego, co chciał przekazać im duch. Natomiast tak jak wcześniej mówiłem, duch często ma ochotę innymi znakami przekazać fakty odpowiedź. Ale najbardziej frustrujący moment jest wtedy, gdy nie mamy żadnych sensownych kart wizji. Mimo że kruki pozwalają na zmianę kart, to kiedy się wyczerpią, to dalej potrafimy mieć totalnie niepasujące karty w dłoni. Wtedy tak naprawdę wiemy, że przekazana przez nas wizja albo nic nie da, albo w gorszym przypadku zmieni myślenie badacza. Więc czasami droga do porażki nie jest winą żadnej ze stron. Po prostu jakkolwiek nie dało się odczytać tego konkretnego fragmentu zagadki z przekazanych kart. Podsumowując jest to wszystko naprawdę ładne, angażujące na początku, i zasady są naprawdę proste, ale ciężko, żebyśmy jak ten osioł ze szereka powiedzieli: Ja chcę jeszcze raz. Plus fakt tego, że gra mocno potrafi irytować, dosyć odbiera jej urok. Dlatego wystawiam Mysterium o cenę 7,5 na 10 byłaby sama siódemka, ale muszę docenić ten niezwykle dobrze wykonany insert. Ale jeszcze nie odchodźcie, bo jest jeszcze jedna rzecz. Ludzie widzą podobieństwa recenzowanego Mysterium z grą wydaną przez Portal Games, tajemnicze domostwo i słusznie, chociaż mają te gry kilka różnic. Z takich ważniejszych, druga faza rozgrywki. Wygląda zupełnie inaczej niż w domostwie. Duch posiada 7, a nie 6 kart wizji w ręce. W tajemniczym domostwie nie ma mechaniki toru jasnowidzenia, nie ma również klepsydry, przez co gracze mogą zastanawiać się ile chcą. No i ekran ducha też nie występuje w tajemniczym domostwie, przez co trudniej operować wszystkim. Obie gry są od tych samych twórców, ale widać, że mysterium jest bardziej dopracowane. I tyle ode mnie. Dziękuję pięknie Oli, Arturowi i Bartkowi za wspólną grę. Gdyby nie wy. Ten materiał by nie powstał. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!